Każda zbrodnia, której ofiarą jest dziecko, bulwersuje, ale ta zbrodnia szokuje szczególnie, z jednego powodu, który ją wyróżnia. Bezsensowność. Mimo, że od tego, co się stało, minęło 12 lat, to wciąż ciężko jest zrozumieć, dlaczego. Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami na tym kanale, pamiętaj, aby zostawić subskrypcję i wcisnąć dzwoneczek, w którym możesz spersonalizować powiadomienia. Poniedziałkowe popołudnie 21 kwietnia 2008 roku, Kielce, ulica Wojewódzka. Młoda matka spaceruje ze swoim 1,5-miesięcznym synem, który śpi w wózku. Korzystając z okazji, postanawia zrobić zakupy w pobliskiej aptece. Wcześniej spoglądałam na zegarek, była 13:50. Miałam za chwilę odebrać starsze dziecko z przedszkola. Synek właśnie zasnął w wózeczku. Pomyślałam, że zajrzę jeszcze do apteki. Przed punktem fotograficznym mijałam 3 kobiety. Nie patrzyłam w ich stronę, bo usłyszałam, jak w ich rozmowie padają przekleństwa. Z drugiej strony idą 3 kobiety. Babka, matka i córka. Najmłodsza, Ewelina C., była w 6 miesiącu ciąży. Jak zostanie ustalone w toku sprawy, Ewelina ma bardzo trudny charakter. Jest porywcza, wulgarna, agresywna. Stan, w jakim się znajduje, tylko to potęguje. Koleżanki mi dokuczały. Pani mówiła, że nie będę mogła się dalej uczyć, tylko będę musiała zajmować się dzieckiem. Do domu wróciłam wkurzona. Ewelina C. nie chciała tej ciąży. Bała się, że już nigdy nie wróci do normalnej wagi. Że nie będzie miała czasu dla siebie, że dziecko uniemożliwi jej dalszą edukację. 21-latka uczęszczała do liceum. W ramach poprawy humoru starsze kobiety postanowiły zabrać ciężarną Ewelinę na sesję do fotografa. Nie mogłam się zmieścić w spodnie. Myślałam, że nigdy po ciąży nie wrócę do normalnej wagi. Kiedy poszłyśmy z mamą i babcią do fotografa przy ulicy Wojewódzkiej, w drzwiach wisiała kartka, że do godziny 14 jest zamknięte. To jeszcze bardziej mnie zdenerwowało. Kobiety zatrzymały się obok apteki, przed którą w wózku spało dziecko pozostawione na krótką chwilę. Matka Eweliny C. zwróciła uwagę na ten wózek, chwaląc kolor. Wtedy oskarżona wpadła w jeden ze swoich szałów. Tym razem jednak ofiarą okazał się 1,5-miesięczny chłopiec. Kobieta wyciągnęła niemowlę i z całej siły cisnęła nim o ziemię. Dziecko zastygło w bezruchu, leżąc i nie oddychając. Zobaczyłam długą kolejkę i zdecydowałam, że nie będę czekać. Odwróciłam się i zobaczyłam, jak kobieta w ciemnym ubraniu biegnie do wózka, wsadza do niego ręce i wyszarpuje moje dziecko. To były ułamki sekundy. Ja zrobiłam 2 kroki, a ona w tym czasie rzuciła dzieckiem na chodnik z wysokości swojej klatki piersiowej. To wyglądało jak rzucenie szmacianą lalką. Synek upadł niedaleko mnie. Przechodzący obok ludzie byli w szoku. Przerażenie mógł potęgować fakt, że kobieta wykrzykiwała: zrobię tak ze wszystkimi bachorami. Refleksem za to wykazały się pracownice apteki, zabierając dziecko od matki. W związku z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa zaniosły niemowlę na zaplecze, wezwały policję oraz pogotowie. Służby medyczne dotarły na miejsce bardzo szybko, zabierając dziecko do szpitala, w którym okaże się, że dziecko ma pękniętą czaszkę, krwiaka w mózgu i tylko dzięki szybkiej interwencji medycznej chłopcu udaje się przeżyć, choć jest pod stałą opieką neurologiczną. W całym zamieszaniu wszystkie 3 kobiety oddaliły się z miejsca zdarzenia. Jednak jeszcze tego samego dnia policja zatrzyma sprawczynię tego bezsensownego czynu, za który wkrótce media okrzykną ją Trynkiewiczem w spódnicy. Oskarżona od samego początku zaprzeczała zarzutowi usiłowania zabójstwa. Tak tłumaczyła swoje postępowanie. Pomyślałam, że można by go ukraść. Porozmawiałam o tym z mamą. Ja miałam podejść i przejechać kawałek, a potem przekazać go mamie. Kiedy zorientowałam się, że w środku jest dziecko, chciałam je wyjąć i położyć na chodniku. Jak miałam dziecko na rękach, wszyscy zaczęli się drzeć i to dziecko mi wypadło. Wystraszyłam się. Przeszłam na drugą stronę ulicy. Pamiętam, że kłóciłam się jeszcze z jakąś panią. Jednak zeznania świadków nie pozostawiły wątpliwości. Kobieta wyciągnęła dziecko z wózka i z całej siły cisnęła nim o ziemię. Po całym zdarzeniu jeszcze stała po drugiej stronie ulicy, ironicznie się uśmiechając. Żeby zrozumieć poziom demoralizacji tej osoby, warto wspomnieć, że po wszystkim udała się na zaplanowaną wcześniej sesję zdjęciową. Ostatecznie pod naporem zeznań świadków Ewelina C. przyzna się do usiłowania zabójstwa. Jako motyw poda złość oraz to, że była w niechcianej ciąży, która negatywnie mogła wpłynąć na jej atrakcyjność. Moja mama mówiła, że trzeba pozbyć się bachora. Zabrała mnie do lekarza. On przepisał zastrzyki. Dostałam 2. Dostawałam też leki na przeczyszczenie i antybiotyki na przeziębienie.
Opinie biegłych psychiatrów były podzielone. Jedni twierdzili, że kobieta była poczytalna, inni z kolei, że powinna być leczona w szpitalu i umieszczenie jej w zakładzie karnym nic nie da. Terapia przestępczyń w więzieniu, które mają za sobą podobny czyn, jest bardzo trudna i zwykle daje minimalne efekty, komentuje karnista profesor Brunon Hoest. Takie kobiety są nieprzewidywalne, agresywne bez powodu, powinny pozostawać pod ścisłym nadzorem, a często nie ma jednak innego wyjścia jak izolacja do końca życia. Rok później Ewelina C., czyli Trynkiewicz z Spódnicy, otrzyma wyrok 6 lat pozbawienia wolności za usiłowanie morderstwa 1,5-miesięcznego dziecka. Jeszcze w trakcie odbywania kary kobieta otrzyma kolejny wyrok. Dodatkowe 3 miesiące pozbawienia wolności za ataki na inne osadzone. Biorąc ten fakt pod uwagę oraz nieskuteczność terapii, jakiej była poddana, a jej agresywne zachowanie, zanim opuści mury więzienia, do sądu wpłynie wniosek o umieszczenie jej w ośrodku psychoterapeutycznym, gdyż może stanowić zagrożenie. Pozwala na to niedługo wcześniej wprowadzona tak zwana ustawa o bestiach. Sąd nie przychyli się jednak do tego wniosku i zastosuje wobec osadzonej, która wkrótce wyjdzie na wolność, nadzór policji. Pozostanie ona jednak pierwszą kobietą objętą ustawą o bestiach. 2 miesiące po opuszczeniu zakładu karnego Ewelina C. zasłabła. Po przewiezieniu jej do szpitala podczas wykonywania badań zaatakowała pielęgniarkę, bijąc ją i kopiąc. Za ten czyn otrzyma jednak tylko wyrok w zawieszeniu. Bezsensowność, przypadkowość i agresja jej czynu oraz jej zachowanie po popełnieniu przestępstwa do dziś budzą przerażenie. Ewelina C. jest na wolności. Czy jeszcze kiedyś o niej usłyszymy? Oby nie. Przypominam, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku Zbrodni i Kara.